Towarzysze, ten odcinek będzie poświęcony Chinom. Jest to odpowiedź na prośbę towarzyszki Anny. Uważam, że trzeba mieć żywy kontakt z czytelnikami czy z widzami, żeby w ten sposób zachęcać do komentarzy. Więc jak jacyś towarzysze o coś proszą, to trzeba to rozważyć, a jak robi to towarzyszka, tak mało w końcu jest kobiet w ruchu komunistycznym, to tym bardziej trzeba to potraktować jako kwestia priorytetowa. A ponieważ już jakby kwestia Chin od dawna się pojawia, i więc postanowiłem, że pora wreszcie się tym tematem zająć. Więc już nie pamiętam, jak dokładnie brzmiało pytanie, no ale chodziło ogólnie o kwestię Chin, czy czym dzisiaj są Chiny, czy Chiny mają charakter komunistyczny, czy kapitalistyczny i tak dalej, i tak dalej. Więc ogólnie widzę, że świat ma z tym problem. Zarówno ekonomiści burżuazyjni mają z tym problem, jak i politycy burżuazyjni mają z tym problem, jak i w końcu marksiści mają problem z Chinami. Jak to wszystko zaanalizować? Więc zacznę może od ekonomistów burżuazyjnych, którzy tak po prostu zauważyli, że Chiny stają się pierwszą potęgą ekonomiczną na świecie. Są różne wyliczenia. Jedne twierdzą, według jednych wyliczeń to Chiny już są pierwszą potęgą ekonomiczną na świecie, według innych to będą już wkrótce. No ale w każdym razie tendencja jest taka, że od kilkudziesięciu lat, chyba od lat 30, to Chiny mają cały czas dwucyfrowy wzrost gospodarczy. I nawet jeśli w ostatnich latach troszkę gospodarka chińska zwolniła, to i tak rozwija się w stopniu znacznie, znacznie szybszym niż kraje zachodnie. Więc po prostu nagle ekonomiści burżuazyjni tak powiedzieli, a właściwie Chiny to mają charakter kapitalistyczny. No. Więc rozwiązali w ten sposób problem. Więc tak, jakie są argumenty na rzecz tego, że Chiny są krajem kapitalistycznym? No więc pierwszy argument, taki banalny argument jest taki, że Chiny są bogate. No więc na zasadzie takiej, że komunizm to się kojarzy z biedą. Pamiętamy wszystkie te właśnie dowcipy antykomunistyczne, które były w PRL-u, właśnie o tam, nie wiem, o pustych półkach, o tym, że jest tylko ocet i tak dalej, i tak dalej. A więc to jest socjalizm. Nawet takie głupie żarty były, coś tam, co by było, gdyby na Saharze wprowadzono socjalizm? To zabrakłoby piasku. No i tak chodziło o to, żeby właśnie ośmieszyć ten system gospodarczy socjalistyczny, pokazać, że socjalizm kojarzy się z niedostatkiem, z niedoborem. No a ponieważ Chiny są już albo wkrótce będą pierwszą gospodarką świata, to efekt jest taki, to nie może być przecież gospodarka socjalistyczna, to musi być gospodarka kapitalistyczna. No argument jest dość prymitywny, ale ten argument przejęli właściwie czołowi ekonomiści świata burżuazyjnego. Co dalej? Dalej mamy tutaj kwestię jakiejś tam solidarności politycznej elit tego świata. No więc dawno, dawno temu, to w czasach jeszcze Mao, w czasach istnienia bloku wschodniego, te elity zachodnie, europejskie, amerykańskie, tak trzymały się we własnym gronie i bardzo, bardzo to grono było zamknięte. Spotkanie się już z kimś spoza tego grona to było czymś rzadkim. No i to raczej właśnie, bo z wrogiem się raczej nie spotykano. No i weźmy sobie najlepszy nam znany przykład, czyli Polskę, polityka Polski. Stosunek polskich właśnie przywódców wobec Chin. No więc ci wszyscy polscy przywódcy, a zwłaszcza PiS, którzy swoją tożsamość budują na antykomunizmie, są w stanie ten antykomunizm powtarzać, właściwie odmieniać przez wszystkie przypadki. Każdy dzień właściwie musi być jakieś antykomunistyczne święto, ciągle wyklęci, ciągle coś tam. No ale a jak przychodzi co do czego, to robią wszystko, żeby właśnie spotykać się z prezydentem Chin, właśnie jeżdżą tam polskie delegacje, Chiny mają kasy, Chiny mają inwestycje, są tutaj wielkie projekty inwestycyjne, które mogą iść z Chin, cały ten kwestia tego nowego jedwabnego szlaku, który może właśnie być kluczowym miejscem,
punktem tego szlaku ma być Polska. No więc wiadomo, że tutaj no, polska burżuazja i polska ta klasa polityczna, ta antykomunistyczna, no, to jakoś tak przymyka oczy. No. Oni nie mają nic do komunistów, którzy są bogaci, oni nie lubią tylko tych biednych komunistów. No ale jak już jest bogaty komunista, jeszcze taki, który może tutaj coś zainwestować, a nie, 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 to oni przeciwko takim nic nie mają. No i jakby no z tego same, jakby z tego względu, no, że już tutaj no, politycy PiSu i nie tylko PiSu, no tam wszyscy poprzedni też, no to pielgrzymują tam do tych Chin, do tych przywódców, wszyscy oni są przecież członkami partii komunistycznej. No to jest to jakaś taka forma, no podanie ręki właśnie przez przywódcę pisowskiego komuniści, no to już jest jakby go nobilituje, że on już nie jest w ten sposób komunistą, że on go, witają go w wolnym kapitalistycznym świecie. No co, no dalej argumenty na rzecz tego, że Chiny są krajem kapitalistycznym, no to jest to, że z Chin właściwie pochodzi no, cała elektronika światowa, te wszystkie koncerny jakieś tam, no, każdy duży koncern, czy elektroniczny, czy jakiś inny ma tam swoje fabryki w Chinach, a więc eksportują te produkty później no, trafiają do Europy, gdzie indziej. No więc no znowu taki, skoro koncern kapitalistyczny produkuje w Chinach, to znaczy, że Chiny mają charakter kapitalistyczny. Ja nie chcę tutaj mówić, że Chiny nie mają charakteru kapitalistycznego. Ja tylko mówię, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, niż to tutaj jest przedstawiane. Więc teraz tak, no, przeanalizujmy, no, czym jest gospodarka kapitalistyczna i jak to wygląda. No więc jak to wygląda w krajach zachodnich, w takiej Francji. No więc no, pierwsza jakby rzecz jest taka, no i wnioski, jakie wynikają właśnie z marksizmu, z manifestu komunistycznego są takie, no, że były różne formacje społeczno-ekonomiczne i każda z tych formacji społeczno-ekonomicznych na pewnym etapie swojego rozwoju ma charakter reakcyjny. Ona już jakby no, staje się no, hamulcem dla dalszego rozwoju gospodarczego. No i najlepiej to widać właśnie na przykładzie kapitalizmu w Europie, gdzie no, mamy właśnie rządzącą burżuazję. No i ta burżuazja europejska, czy w ogóle burżuazja, ona ma taką tendencję do tego, że właśnie w pierwszym pokoleniu jest jakiś właśnie, czy bardzo, bardzo jakiś taki inteligentny burżuj, nie wiem, jakiś Bill Gates, jakiś tam ten od Facebooka, jak no tam, no, nieważne, no. No, czy jakiś inny geniusz, no więc albo geniusz, albo jakiś taki skurwysyn, jak na przykład ten gościu z tego filmu Aż poleje się krew, i tak dalej, i tak dalej. Więc w każdym razie no, jest jakiś ojciec, założyciel rodziny burżuazyjnej, który po prostu no, wypruwa flaki, żeby zbudować potęgę swoją właśnie tam finansową, przemysłową i tak dalej, i tak dalej. A później no, w kolejnych pokoleniach zazwyczaj następuje tendencja do tego, no, że no, ta, no, zmniejsza się poziom ryzyka w tej rodzinie burżuazyjnej. To znaczy, no oni coraz mniej jakby są zainteresowani jakimś takim ryzykiem, jakimiś takimi inwestycjami, które mogą się nie zwrócić, a coraz bardziej właśnie dążą do tego, żeby spokojnie żyć jakby z pieniędzy, które już zostały zgromadzone, tutaj żyć z odsetek i tak dalej, i tak dalej. No. Efekt jest taki, że już że ta burżuazja jakby no, kilka pokoleń później i właśnie to jest to, co się dzieje w tej chwili w Europie, no to ona jak ma do wyboru no, niepewne pieniądze, niepewny zysk wynikający z produkcji, a pewny zysk wynikający ze spekulacji finansowych, no to ona właśnie stawia na spekulacje finansowe. No i to właściwie podkopuje gospodarkę no, wszystkich tych krajów zachodnich, no, że tutaj no, nie ma właściwie tych, no poza jakimiś tam nielicznymi wyjątkami, no ale to rzeczywiście ta klasa burżuazyjna w krajach zachodnich ma charakter takiej no, reakcyjnej kasty pasożytniczej, że właściwie no, mają mnóstwo pieniędzy, no na przykład no, we Francji, no to takim najlepszym przykładem jest taka szefowa L'Oreala, takiego wielkiego koncernu właśnie kosmetycznego,
hasło jest jesteś tego warta. No, no to to jest koncert znany na całym świecie i ta szefowa L'Oreala to jest chyba druga najbogatsza osoba we Francji, a najbogatsza kobieta. Ona się nazywa Vivian Betancourt, czy jakoś tak. No, strasznie stara baba, no, która no, jest dziedziczką tej fortuny. No ona tam od kilku lat to już jest no, niepełnosprawna umysłowo, to znaczy ona jest całkowicie ubezwłasnowolniona i tam się toczą walki właśnie o to w ramach tej rodziny, kto tam do niej podejdzie, podsunie jakiś papierek, ona tam właśnie jako ta już stara osoba, no nieświadoma, to tam podpisuje albo nie podpisuje, tam wojny prawników, wojny klanów właśnie w tej rodzinie o gigantyczną kasę, o podział tego. O podział tego L'Oreala, no, kto tam co dostanie. No ale no, to pokazuje no, po prostu, no, jak ta burżuazja, no, ta właśnie ta pani starsza, która jest no, najbogatszą francuską, no, no jest całkowicie, no, no i mimo że on, no to po prostu, no i ona jest takim najlepszym obrazem francuskiej burżuazy i w ogóle zachodniej burżuazy, która po prostu straciła swój dawny taki no, no charakter rewolucyjny, można powiedzieć. No, to jest wiadomo, że to jest mocne słowo, no ale te wszystkie cuda, których dokonała burżuazja wcześniej, budując kapitalizm, no to właśnie miało charakter rewolucyjny. No to wszystko tam, stworzenie całej tej cywilizacji, rozniesienie tego na cały świat i tak dalej, i tak dalej. I to się skończyło. I to się skończyło, no właśnie w krajach zachodnich, no to burżuazja ma ten charakter właśnie pasożytniczy, nie są zainteresowani inwestycjami, są zainteresowani właśnie jakimś tam zyskiem spokojnym, spekulacyjnym. Bardzo często te osoby z tych rodzin właśnie burżuazyjnych to w ogóle nie są zainteresowane ekonomią i gospodarką, po prostu mają zupełnie inne hobby jakieś. No i efekt jest taki, no, że te kraje zachodnie, to Stany Zjednoczone i Europa, i kraje strefy euro, czyli te najbardziej zaawansowane kapitalistycznie, no to od dłuższego czasu są pogrążone no, w takiej stagnacji. Tak, no i teraz spójrzmy na Chiny. No więc Chiny, no, jak już powiedziałem, od kilkudziesięciu lat, no przynajmniej tak od lat 80., no to mają cały czas dwucyfrowy wzrost gospodarczy. No i gdybyśmy przyjęli właśnie tą tezę marksistowską, no, że kapitalizm to jest system właśnie, no, który no, blokuje rozwój sił wytwórczych, no i że burżuazja no, to jest ta klasa, która no, prędzej czy później traci swój charakter postępowy i zaczyna właśnie być no, tą taką klasą, która blokuje rozwój sił wytwórczych, no to to ewidentnie no, w przypadku Chin nie działa. Przede wszystkim nie działa tam zjawisko cyklicznych kryzysów ekonomicznych. Czyli takie zjawisko, które no, w czasach Marksa występowało mniej więcej tam prawie z regularnością, tam co kilka lat był kryzys. Jeśli chodzi o sytuację w dzisiejszym kapitalizmie, no to właściwie od 2007-2008 właśnie do dzisiaj mamy jeden wielki kryzys, to prawie 10 lat trwa i gospodarki krajów zachodnich się nie podniosły, więc tutaj już nawet nie mamy do czynienia z wahaniami między wzrostem a upadkiem, tylko mamy no, od 10 lat no, mamy właściwie jedną wielką mizerię, brak jakiegoś tam rozwoju. Więc, no a w Chinach cały czas jest ten rozwój. I skąd on się bierze? Więc on się bierze, więc tak, no. Czy w Chinach jest burżuazja? Więc w Chinach jest klasa, która przypomina burżuazję, ale która burżuazją nie jest. Dlaczego nie jest burżuazją? No bo dlatego, no bo tam jest rządzi partia komunistyczna, która właśnie widząc, jakie są te negatywne procesy w krajach kapitalistycznych, gdzie burżuazja dąży do tego, żeby
żeby no, samemu ciężko pracując przekazać majątek swojej rodzinie i żeby ta rodzina, właśnie ci potomkowie, już nie musieli ciężko pracować. No to właśnie no, w Chinach ta kwestia dziedziczenia majątku i dziedziczenia pozycji, no to z tym jest różnie. No, jest to właśnie, tego zjawiska nie ma, jest to zjawisko ograniczone. I to jest to zjawisko, które powoduje, że no jednak, no, które jest tajemnicą sukcesu Chin. No. Bo no, ktoś, żeby się dorobić w Chinach, to pierwszy warunek trzeba być członkiem partii komunistycznej. No i jako ten członek partii komunistycznej, no to właśnie można założyć fabrykę, czy właśnie można tam jakoś, no, być zarządcą jakiejś państwowej fabryki i tak dalej, i tak dalej. I można właśnie inwestując w tej fabryce, rozwijając ją i tak dalej, można się dorobić i wszystko fajnie, tylko jest jeden problem. No nie można tego jakby w taki prosty sposób przekazać swoim dzieciom. Oczywiście, no te dzieci mogą mieć tam różne korzyści wynikające z tego, że ojciec ma wpływową pozycję i ma majątek i tak dalej, ale on bezpośrednio nie może tych pieniędzy przekazać po prostu, no. To nie jest kwestia dziedziczna, tak. No oczywiście, no, tutaj się pojawia pytanie, no, czy z punktu widzenia robotnika chińskiego to jest jakaś różnica, no. No bo sobie można zadać pytanie, no dobra, no, robotnik w krajach europejskich, no to ma tą klasyczną burżuazję, no, a robotnik w krajach chińskich nie ma klasycznej burżuazji, no i jego sytuacja, jakoś tam, no, czas pracy, który wkłada, musi jakby tutaj i zarobki, no to pewnie byłyby mniej opłacalne od tego robotnika europejskiego, no, ale to jest inna dyskusja. Ja mówię o pewnych mechanizmach, to znaczy, no, czy ten chiński kapitalizm, czy w ogóle można mówić o kapitalizmie, no. Bo no, gdybyśmy mówili no, kapitalizm, no, tak jak on jest przedstawiony u Marksa, no to no, jednym z no oczywiście no, należy obalić kapitalizm, bo jest to system niesprawiedliwy. No ale jakby wszystkie te systemy miały charakter niesprawiedliwy i nie wynika z tego no, w żaden sposób jakby odpowiedź na pytanie, a dlaczego ten system należy obalić dzisiaj? Bo ktoś może powiedzieć, no dobra, no system jest niesprawiedliwy, ale to ten niesprawiedliwy system, niech jeszcze funkcjonuje 200 lat. No nie, no to Marks jakby daje tutaj druga rzecz, że jest to system niesprawiedliwy i jest to system, który jest, no, ogranicza rozwój sił wytwórczych. No jeśli my spojrzymy sobie na świat, no to oczywiście widzimy, że kapitalizm ogranicza rozwój sił wytwórczych. W strefie euro, no to mamy tam no, prawie 10-letni już kryzys. Kapitalizm nie jest w stanie rozwiązać tych wszystkich kwestii, nie wiem, głodu. Nawet z jednej strony mamy gigantyczną produkcję żywności, z drugiej strony ludzie głodują, z jednej strony no, ludzie się przepracowują na śmierć, z drugiej strony mamy bezrobocie. No więc widać tutaj nieracjonalność kapitalizmu i tak dalej, i tak dalej. No tylko no, to nie działa w stosunku do Chin. No bo no, każda analiza, bo właściwie pod każdym względem, no to widzimy w Chinach jeden wielki postęp na wszystkich możliwych płaszczyznach. No przede wszystkim no, ten postęp wyraża się w tym, no, że no, coraz większa rzesza obywateli chińskich no, to ma dostęp do cywilizacji, do dobrobytu i tak dalej, i tak dalej. No, że tam, no jeśli populacja chińska to jest miliard 350 milionów ludzi, no to tam mniej więcej co roku tam kilka milionów tych ludzi w Chinach, no to awansuje do tej właśnie, do tego grona ludzi zamożnych. No jest to gigantyczny sukces, no. To co w krajach właśnie. No, ale dobra, dobra, na razie jakby zatrzymam się tutaj. No, jest to gigantyczny sukces, zwłaszcza jeśli porównamy to z procesami, które mają miejsce w krajach NATO, no. Czyli no, równocześnie jakby no, z zniesieniem cywilizacji w Chinach, z tym, że kolejne obszary wiejskie tam się tworzą jakieś nowoczesne zakłady przemysłowe, nowoczesne miasta, szkoły i tak dalej. To jest wszystko bardzo nowoczesne, to co tam powstaje w Chinach.
No, wystarczy zobaczyć, jak to wygląda, nie wiem, jak budują tam pociąg, no to jest to pociąg, który zapieprza tam 450 km na godzinę, no. Jak no, Chiny w tej chwili na przykład, no, stało się, przez wiele, wiele lat Chiny były krytykowane za to, za nieekologiczny charakter gospodarki i nieekologiczny charakter pozyskiwania energii. No to Chińczycy w tej chwili są pierwszym producentem na świecie paneli słonecznych, no i jakby no pod tym względem, no to oni stają się pionierem tutaj tej gospodarki ekologicznej. Więc z jednej strony w tych Chinach mamy no niekończący się właśnie i nieustanny rozwój, no z drugiej strony no mamy obszary właśnie w takich Stanach Zjednoczonych czy w Europie, no gdzie były strefy rozwinięte, które się spopularyzowały. No w Stanach Zjednoczonych no takim przykładem jest miasto Detroit, które kiedyś było wielką potęgą przemysłową, tam były produkcja samochodów i tak dalej. Dzisiaj to są slumsy. No ale my daleko nie musimy szukać, to wystarczy spojrzeć na Polskę. A więc no pewne, no poza jakimiś tam wyspami, nie wiem, Warszawa i kilka innych wielkich miast, no to mamy całe regiony, które kiedyś miały charakter przemysłowy, a dzisiaj są zadupiem, no. Które ewidentnie na tej transformacji straciły. No dobrze, więc teraz kontynuując wątek, no to odchodząc na chwilę od Chin, należałoby w ogóle sobie zadać pytanie, no jak lewica, jak komuniści się utożsamiają, jak oni się odnajdują w gospodarce kapitalistycznej. No, czy możliwe jest w ogóle no, funkcjonowanie komunisty w sposób komunistyczny w społeczeństwie kapitalistycznym? No i no, znamy takie przykłady, no na przykład no, jest takie zjawisko, które się nazywa spółdzielnia pracy. No i jakiś czas temu no, to słyszałem o takiej inicjatywie, że jacyś tam anarchiści postanowili pojechać do Wielkiej Brytanii, no i stworzyć właśnie no, firmę budowlaną, która by działała na zasadzie spółdzielni pracy, czyli że nie ma jednego jakiegoś tam szefa i robotników, tylko że oni wszyscy są jakby no, równi i razem sobie będą właśnie szukać tych zleceń, razem będą wykonywać pracę, następnie razem będą się dzielić między sobą, więc jakby pełny egalitaryzm między tymi przedstawicielami tej spółdzielni pracy. No, oczywiście tutaj gospodarka kapitalistyczna i tak dalej. No, dochodzi do tego taki właśnie wstydliwy smaczek, a więc to, że Polacy już w ogóle mają w Anglii tutaj wyrobioną markę jako budowlańcy. No, a oni właśnie jeszcze tutaj chcieli dodać, bo między innymi, no to tutaj jest ta kwestia, że Polacy no, są tańsi. No więc właśnie ci anarchiści chcieli stworzyć taką właśnie spółdzielnię pracy, która by, wykorzystując to, że Polacy są tańsi od pracowników tam brytyjskich, no to mieliby właśnie dużą ilość zleceń i tak dalej, i tak dalej. No i teraz pytanie, no jak my to mamy oceniać takie zjawisko z punktu widzenia komunistycznego? No, czy jest to moralne, czy nie jest to moralne? Albo inne zjawisko. No ja na przykład pracowałem kiedyś, no pracowałem... Byłem działaczem Solidarności Socjalistycznej, miałem lat 14 chyba, czy 15. No i w tej Solidarności Socjalistycznej sprzedawałem gazetki. No. Oni tam wydają taką gazetkę raz na miesiąc. No, Pracownicza Demokracja to się teraz nazywa. No i co? No, jak to funkcjonuje? No, że gazeta jest sprzedawana. No, ja zakładam, że koszt sprzedaży tej gazety to tam. Była cienka gazeta, nie wiem, chyba trzy takie duże strony, czyli tam 12 stron chyba, albo 16. Kosztuje to chyba dzisiaj 2 złote. A więc, no, po odliczeniu tego wszystkiego, no, po sprzedaniu tych egzemplarzy, no to chyba jest jakiś zysk. No i tak, no, ludzie, którzy to sprzedają, no to, którzy to rozprowadzają, robią to za darmo. Ludzie, którzy piszą, robią to za darmo. No więc, no jak my się na to właśnie zjawisko zapatrujemy? No, tutaj no, jest sobie jakaś gazeta na rynku, właśnie rozprowadzana na ulicy, no to tak, no, wydawca tej gazety nie płaci podatków.
wydawca tej gazety nie płaci swoim sprzedawcom, nie opłaca właśnie, nie odprowadza składek na ZUS i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście ja żartuję, no, ale mówię tutaj o pewnym zjawisku, że właśnie z tych środowisk takich, no, takiej pracowniczej demokracji, no to pod adresem Chin, no to dużo można spotkać właśnie krytyki i tak dalej, no ale oni jakoś tak, no strasznie jakoś, no nie są w stanie spojrzeć w lustro i powiedzieć o sobie, no a jak wy funkcjonujecie w społeczeństwie kapitalistycznym, no i co, no funkcjonują w taki sposób, że ktoś tą gazetkę ich sprzedaje i robi to za darmo, czyli w sposób, no nawet trudno mówić o wyzysku, bo tutaj ten, tylko to jest po prostu, no praca niewolnicza, no. Jest to praca za frajer. No i tak można właśnie ciągnąć ten wątek, no nie wiem, no znowu innym takim wstydliwym wątkiem to jest krytyka polityczna, która miała kiedyś taki bar na Nowym Świecie, nazywało się to chyba Nowy Wspaniały Świat. No i właśnie był taki skandal, że oni tam zatrudniali kelnerów na czarno, czy na umowy śmieciowe, czy jakoś tak, no w każdym razie. No więc no zawsze tutaj pojawia się ten problem, że kiedy ludzie, którzy nawet tam, ja nie wiem, czy krytyka polityczna specjalnie ten kapitalizm krytykuje, no ale załóżmy inni, którzy ten kapitalizm krytykują, no to kiedy zaczynają funkcjonować w społeczeństwie kapitalistycznym, no to robią różne rzeczy, no które no jakoś są, no trudno to pochwalić, czy mówić, o tak, to jest socjalistyczne, no. No i, bo to jest bardzo, bardzo trudna dyskusja, bardzo wstydliwa, no, że nie wiem, na przykład ktoś zaskutuje jakieś miejsce, no i tworzy się squat. No i squat, który z definicji, no jest, no, antykapitalistyczny, że tam nie ma tych jakichś takich właśnie reguł tych rynkowych, że każdy, kto potrzebuje, może skorzystać. No ale od czasu do czasu załóżmy, ktoś tam wpadnie na ten squat i załóżmy, że jest jeszcze zima wtedy. No i tam dobra, no wpadnie na squat i squat jest za darmo, ale oni mówią, dobra, słuchaj, to bo my się tutaj ogrzewamy jakimś piecykiem, no więc ty tam daj nam jakąś kasę na ten piecyk, bo będziesz tutaj prąd korzystał. No i on tam, nie wiem, wyżebrze jakieś pieniądze gdzieś tam na ulicy, zaniesie tam na ten squat, no a później będzie rozpowiadał, a na tym squacie to oni, to już są kapitaliści i wyzyskiwacze. Oni traktują ten squat jak hotel, kazali mi tam zapłacić kilka złotych za ogrzewanie, no. Jak w hotelu, no. No więc właściwie, no jak w tym gronie właśnie antykapitalistycznym dyskusja o pieniądzach prawie zawsze kończy się kłótnią. I to jest zawsze żenujące, no, że ktoś mi tam w komentarzach jakiś czas temu rzuciłem jeden filmik o anarchizmie, no i tam powiedzieli, a bo istnieje też inny anarchistyczny kanał, posłuchaj o anarchizmie. To ja sobie myślałem, o kurwa, to istnieje jakaś konkurencja anarchistyczna, ja tutaj już zrobiłem ponad 100 filmików. A anarchiści, jak tacy są silni, no to tutaj tam będzie, tych filmików będzie 1000. No więc z ciekawości zacząłem szukać tego kanału, znalazłem i patrzę, filmików chyba było 5 czy 6. Zresztą już w pierwszym lub drugim filmiku tam zaczyna się właśnie ten słuchanie o anarchizmie, słucham o anarchizmie. No to ten anarchizm, no to dowiaduje się, że jest to antytotalitarny, a więc antykomunistyczny i tak dalej. Ale tam wysłuchałem tych wszystkich filmików, no nawet da się wysłuchać, no tam dobra, to o tym to kiedy indziej opowiem. Ale jest jedna rzecz, która po prostu mnie, no, zżygać mi się chciało. No to była nawet taka sytuacja, że ja nastawiłem tam całą playlistę, więc więcej chciało mi się tego przełączyć. No i tam leci jeden filmik polityczny, drugi filmik polityczny, a tam pojawia się w pewnym momencie apel o pieniądze na mikrofon. Że jakiś gościu tam mówi, a bo my tutaj chcemy zrobić profesjonalny kanał, potrzebujemy mikrofon. Ja nie wiem, ile mikrofon może kosztować, nie wiem, ale no jest to wystarczająco tania sprawa, że to o takie rzeczy to się po prostu nie prosi. No Jezu. Ja w tym filmiku o anarchizmie powiedziałem, że anarchiści to nie potrafią pracować.
No i zostałem za to bardzo skrytykowany. O, jak to możesz używać jakichś takich stereotypów, że anarchiści nie potrafią pracować? Takie jest moje prywatne wrażenie na podstawie pewnych anarchistów, których poznałem, że nie potrafią pracować. No ale dobra, no zostałem skrytykowany, nie podjąłem wątku. No ale włączam, kurde, kanał anarchistyczny i gościu tam w czwarty, ledwo co zrobił kilka filmików i już prosi o pieniądze. I to właśnie na takiej zasadzie, na takiego żebrana. No, żałosne to jest, no. Kurwa, gościu, idź do roboty i zapracuj, no. Ja może nie jestem jakimś ideałem i tak dalej, no ale nie powstałby ten kanał, gdybym ciężko fizycznie nie pracował, No dobra, ale wracając do Chin, więc tutaj pojawia się no, pierwsze takie najważniejsze pytanie, no jak właściwie, no, jeśli miałaby dojść właśnie znowu do rewolucji, załóżmy, że ta rewolucja wybuchłaby w Polsce, a więc no, kiedyś właśnie wkrótce wrócę do Polski, przepędzimy PiS, przepędzimy Platformę, zdobędziemy władzę, zaczniemy budować właśnie socjalizm w Polsce, no to pojawi się pytanie, no dobrze, no ale rewolucja zatrzymała się tylko w Polsce, no co my mamy zrobić, no jak my mamy tutaj funkcjonować z resztą świata kapitalistycznego. No i tutaj krytyka Chin jest taka, no o, bo Chiny to są kapitalistyczne, dlatego, bo handlują z światem kapitalistycznym. To jest taki koronny argument właśnie, no że no i no wiadomo, no, że te kraje, które nie handlują z krajem kapitalistycznym, nie wiem jak, które zresztą nie handlują dlatego, bo kraje kapitalistyczne im nie pozwalają, no przede wszystkim Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone nałożyły blokadę ekonomiczną na Kubę. Efekt jest taki, że ta gospodarka kubańska, no to no, są tam oczywiście branże, które jakoś tam funkcjonowały, ale no na przykład no jest ta kwestia tych starych samochodów amerykańskich z silnikami radzieckimi, które tam no, jeżdżą na Kubie od lat 50. No i no, najpierw Amerykanie właśnie im tutaj zablokowali im dostęp do międzynarodowego handlu, a później amerykańscy propagandziści i w ogóle ci propagandyści antykomunistyczni, no to tak właśnie biorą tą Kubę i się wyśmiewają, a patrzcie, patrzcie tutaj, no, mają zdezelowane stare samochody. No. Nawet ten na tym. Była taka żałosna scena tam u tego, ten Chojecki i ten Kowalski. No to oni się właśnie naśmiewali z tego, że takim zdezelowanym samochodem, no to była wieziona trumna Fidela i ona się tam niby miała zepsuć czy coś, no i właśnie strasznie, strasznie się z tego śmieli. No ale no to co, no więc tak, no. Jaki jest idealny model dla gospodarki socjalistycznej? No, czy autarkia? Właśnie no, tak jak to jest na Kubie, czy było na Kubie, w Korei Północnej, czy to jest właśnie model, jaki wybrały Chiny. No i a więc no, włączenie się w ramach tego systemu kapitalistycznego na zasadzie. Właśnie, no, będziemy bardziej wydajni od kapitalistów właśnie w produkowaniu tych różnych towarów konsumpcyjnych. Póki co, ja nie chcę wchodzić tutaj w kwestię relacji między robotnikami chińskimi, a właśnie tymi, co rządzą w Chinach. Ja mam takie pytanie właśnie czysto teoretyczne, no. Jakbyśmy sobie wyobrażali, no właśnie, kraj socjalistyczny, no taki idealny trockistowski kraj socjalistyczny, gdzie są rady robotnicze, gdzie nie ma żadnego dyktatora, gdzie jest, no jest po prostu idealne społeczeństwo radzieckie, no, gdzie pełne demokracji. No ale to społeczeństwo, no. Pech chciał, że się zatrzymało właśnie w granicach jednego państwa. No, gdzie indziej robotnicy nie rwą się do rewolucji. No i tak, no i dobra. No i jakoś jest taka sytuacja, że ci robotnicy, no załóżmy, że to byłyby nawet Chiny. No, a więc, że ci robotnicy chińscy, którzy demokratycznie o wszystkim decydują, że są tam właśnie te rady, no to te rady decydują, ej, słuchajcie, no to
to my zacznijmy produkować towary konsumpcyjne na rynek zachodni. No i tam właśnie głosują, czy jedni są za tym, no żeby, a nie, 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 to lepiej my tutaj, nie wiem, niech część robotników zostanie lekarzami, nauczycielami, niech twórzmy tutaj jakieś rzeczy dla nas, a inni mówią, nie, 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 słuchajcie, no, niech wszyscy pracują właśnie w tych dziedzinach eksportowych, będziemy dużo eksportować, będziemy dużo... Nasz kraj będzie zarabiał dużo pieniędzy, a dzięki tym pieniądzom będziemy inwestować, inwestować i stworzymy no, pierwszą gospodarkę na świecie, stworzymy super metro, stworzymy tam, nie wiem, super pociąg 450 km na godzinę i tak dalej, i tak dalej. No i tak dyskutują, dyskutują, wszyscy mają tutaj swoje argumenty, no ale w końcu zwycięża ta opcja eksportowa. Czyli po prostu, że wszyscy ci robotnicy no, robią wszystko, żeby po prostu no, ta gospodarka chińska wyglądała tak, jak wygląda w tej chwili. No, czyli po prostu jest takim jednym wielkim eksporterem. No i pytanie, czy w ogóle z punktu widzenia marksistowskiego czy trockistowskiego to jest możliwa taka sytuacja? Czy możliwe jest to, że robotnicy zdecydowaliby w sposób demokratyczny, że oni chcą produkować masowo towary konsumpcyjne na eksport. Czy to ma w ogóle charakter socjalistyczny, czy to już jest zdrada? Czy eksportowanie towarów właśnie elektronicznych do krajów kapitalistycznych jest zgodne z rewolucyjnym jakimś tam elementarzem? No, chciałbym się dowiedzieć, no, jeśli ktoś kiedyś tutaj udzieli mi odpowiedzi na to pytanie, czy nie. No, ja uważam, no, sprawa nie jest prosta. No. No ale w każdym razie no, uważam, że sam fakt no, uczestnictwa Chin w gospodarce światowej no, tutaj nie jest żadnym jakimś tam argumentem obalającym no, czy decydującym. No, jest to po prostu no, to, co jest tutaj. No ale dobrze. Więc przejdźmy teraz do... Jeśli ktoś tutaj się spodziewa jakichś prostych odpowiedzi, jakiejś genialnej puenty, to nie będzie. To już możecie od razu wyłączyć, bo Chiny to jest zbyt skomplikowany temat i nikt, kto się wypowiada na temat Chin, nikt tutaj nie mówi składnie. No to wszyscy właściwie, no to jest takie jakieś trochę tak, trochę inaczej, to... Niby każdy łatwo może mówić o przeszłości, ale o przyszłości to nie jest w stanie nic ciekawego powiedzieć. No weźmy kwestię, załóżmy, no, polityki zagranicznej Chin. No więc Chiny pod względem militarnym no, to są papierowym mocarstwem. Z jednej strony no, to mają właśnie potężną armię lądową i inne różne tam jakieś tam zdobycze. No ale równocześnie na wszystkie te wojny Chin z krajami kapitalistycznymi to były zawsze wojny, które toczyły się, że Chiny były atakowane od strony morza. A więc od strony morza były atakowane w czasie wojen opiumowych, od strony morza zostały zaatakowane przez Japonię. No i nic dziwnego, że Chińczycy strasznie, strasznie boją się amerykańskich statków, które pływają nam no, bezpośrednio tutaj przy wybrzeżu chińskim. Więc mimo, że teoretycznie Chińczycy no, są mocarstwem, no to równocześnie no, błyskawiczny atak Amerykanów, który doprowadziłby do zniszczenia wybrzeża, gdzie znajduje się większość miast chińskich, większość ludności, tam jest cała ta cywilizacja, cały ten przemysł, to jest wszystko na wybrzeżu. I to jest takie miejsce, które najłatwiej podatne właśnie na atak. No i to mógłby być właśnie no, efekt takiego drugiego planu Barbarossa, no, że właściwie no, tak jak właśnie Związek Radziecki przed II wojną światową większość przemysłu radzieckiego była skupiona na zachodzie Związku Radzieckiego, na terytoriach właśnie Białorusi, Ukrainy, jakby w tych terenach, to zostało zajęte przez Niemców. I, no i trwała ewakuacja i przenoszenie fabryk, które ocaliły się na Ural.
I dopiero jak te fabryki przeniesiono na Ural, no to dopiero wtedy Związek Radziecki mógł przystąpić do kontrofensywy. Chińczycy oczywiście jakby no, działają w tym kierunku i coraz bardziej tam inwestują w tym kierunku. No, im dalej od morza, tym lepiej. Jeszcze inwestują właśnie w ten nowy jedwabny szklak, czyli całą tą kwestię infrastruktury. Infrastruktury właśnie przez kontynentalny. No ale no to są inwestycje, które będą trwać latami. No, tego się w ciągu kilku lat nie zbuduje. No i w związku z tym, że Chiny są militarnie karłem, że w każdej chwili właściwie no, Amerykanie, mimo że no, pod względem właściwie pod każdym względem wojskowym tym Chinom mogłyby ustępować, to Amerykanie mają jedną przewagę, mają przewagę taktyczną, że oni mogą zaatakować Chiny i mogą te Chiny od razu błyskawicznie powalić na kolana i zanim te Chiny się ockną, to już będzie właściwie no, najważniejsze terytoria zostaną no, albo jakoś tam no, raczej niepodbite, na pewno zostaną zniszczone. No. I to powoduje, że wszyscy ci analitycy, którzy jakoś tam starają się wypowiadać na tematy geopolityczne, na tematy przyszłości, bo to zawsze jest tak, że jeśli się gada z jakimś analitykiem, to nas nie interesuje historia. Historię to my znamy. No. I oni tam gadają o historii, a było to, było to, było tam. A jest pytanie, no to kurwa, ty, no to powiedz gościu konkretnie, no będzie wojna, czy nie będzie wojny? A jeśli będzie wojna, to kto wygra, no? No i oni wtedy właśnie jak takie węże tak się tutaj wiją, albo to sami nie wiedzą, no ale nie powiedzą, nie wiemy, no tylko tutaj właśnie ściemniają. No, więc no, czy ja tutaj coś wiem? No ja też wiele nie wiem, no widzę to, co się dzieje na świecie, no więc widać, no, że Chińczycy robią wszystko, żeby tutaj z tego okrążenia jakoś się... No, żeby wyjść z okrążenia. No, z jednej strony, no to no, kilka, no, w ostatnich tygodniach powstała pierwsza baza wojskowa Chińczyków w Afryce, w Djibouti. Do tej pory tam swoje bazy wojskowe miała Francja. Teraz weszli tam Chińczycy. No i tutaj też śmieszna taka dyskusja właśnie no, w telewizji, no bo to... No, dziennikarze francuscy doskonale wiedzą, po co armia francuska jest w Afryce, a więc wiedzą, że to tam no, nieważne są oficjalne preteksty, że chodzi o jakąś tam wojnę z terroryzmem, czy pomoc humanitarną, czy jakieś tam inne pierdoły, tylko wiadomo, że chodzi tutaj o bronienie interesów właśnie korporacji francuskich. Więc oni, o ile nie są w stanie powiedzieć prawdy na temat wojsk francuskich, no to od razu powiedziały prawdę, że a, bo tutaj Chińczycy to wchodzą do Afryki, żeby tutaj prowadzić imperialistyczną politykę. No. Więc to było takie bardzo śmieszne, że oni tak właśnie tak trafnie są w stanie ocenić innych, a tak nie są w stanie ocenić siebie. No. A więc z jednej strony właśnie ta tutaj powolna, pokojowa ekspansja w Afryce, właściwie kontakty handlowe ze wszystkimi krajami afrykańskimi, pokojowa penetracja tej Afryki. Z drugiej strony początki jakiejś tam ekspansji wojskowej w sposób także pokojowy. No do tego jeszcze inwestycje tam morskie, jakieś no... statki, tworzenie sztucznych wysp i tak dalej, i tak dalej. No więc te Chiny tutaj wyrastają powoli na liczącego się gracza w konflikcie militarnym. Do tego należy dodać jeszcze to, że ten obóz proamerykański w Azji Południowo-Wschodniej, no on się sypie. No, tam z tego obozu najprawdopodobniej wyłamują się Filipiny. Z tego obozu być może wyłamie się Japonia, która no, zaczyna tutaj szukać jakiegoś porozumienia z Chińczykami. I tak dalej, i tak dalej. No co to jakby... nie chcę tutaj za bardzo odchodzić. No, w każdym razie trudno mówić o takim temacie tak rozległym i tak ważnym dla świata jak Chiny.
Bo tak, no z jednej strony tutaj no, chcę się pochwalić całą swoją wiedzą i mówić właściwie wszystko, co wiem, no ale no, żeby to było jakoś tam zrozumiałe i miało jednak charakter marksistowski, było zrozumiałe i interesujące tutaj dla widzów tego kanału, no to trzeba rozpocząć jakby ten temat od początku. A więc od początku to jest kwestia, no dlaczego w ogóle te Chiny mnie interesują? A więc Chiny mnie interesują ze względu na kwestię właśnie porównania ze Związkiem Radzieckim i polityki Związku Radzieckiego bezpośrednio po rewolucji październikowej. Bo ci, którzy śledzą ten kanał i śledzą moje wypowiedzi na temat Związku Radzieckiego i na temat Stalina, to ja już wielokrotnie mówiłem, że ja cenię Stalina za to, że jest to pierwsza osoba, która budowała socjalizm. No i wtedy, jak ktoś właśnie nie rozumie tego całego mojego wywodu, to mówi, no ale jak to? Ale przecież socjalizm został budowany w Związku Radzieckim, w Rosji właśnie w 17 roku po rewolucji październikowej. Ja mówię, nie. Bezpośrednio po rewolucji październikowej. To najpierw była wojna domowa, a później po wojnie domowej to partia bolszewicka, w której rządzili właśnie komuniści pochodzący z klas posiadających, tacy jak Lenin i Trocki, to oni zdecydowali, że dla odbudowania gospodarki radzieckiej to należy wprowadzić elementy kapitalistyczne. I oni tutaj, no, ja mam z tym problem, no, bo ja mam wielki szacunek dla Lenina, ale równocześnie Lenin nam taką głupotę tutaj powiedział, że no, że wstyd, no. W każdym razie no Lenin powiedział, że odbudowa gospodarki radzieckiej nastąpi szybciej metodami kapitalistycznymi niż właśnie metodami niekapitalistycznymi. No to jest największa bzdura, jaką Lenin powiedział. Trocki się też pod tym podpisał. Oni wtedy rządzili w partii. No i efekt był taki, no, że właśnie no, zamiast budować socjalizm, to tam zaczęto właśnie odbudowę gospodarki rosyjskiej z elementami kapitalistycznymi. Oczywiście, no już istniał wtedy sektor państwowy, istniały różne tam rzeczy i tak dalej, ale no to miało właśnie, ponieważ zachowano te stosunki kapitalistyczne, no to było takie, to była bomba z opóźnionym zapłonem, która kilka lat później eksplodowała właśnie tym, że kułactwo, które się właśnie stworzyło na tej na bazie tych reform NEP-u, no to później no, postanowiło wprowadzić strajk generalny przeciwko bolszewikom i tak. No. Więc socjalizm został budowany w Związku Radzieckim dopiero po rozprawieniu się z kułactwem, po rozprawieniu się z trockizmem i w momencie, kiedy właśnie Stalin rozpoczął budowę socjalizmu, wprowadził kolektywizację. Wprowadzenie kolektywizacji, czyli wprowadzenie społeczeństwa, no, likwidację klas. No. To jest, że każdy w tej chwili no, nie ma żadnych posiadaczy w Związku Radzieckim. Nawet ci ludzie, którzy pracują na wsi, to oni już nie pracują jako właściciele ziemscy. Nawet jeśli są drobnymi chłopami, to jednak są właścicielami. No, kolektywizacja znosi to, więc oni mają charakter właśnie taki robotniczy, no, mimo że pracują na wsi. I jest to warunek no, kluczowy, najważniejszy do budowy socjalizmu. I to zrobił Stalin. Więc no, nie wiemy, jakby się potoczył NEP. Nie wiem, jakby się potoczył w Związku Radzieckim, gdyby Stalin nie przeprowadził drugiej rewolucji. No ale wiemy, jak się potoczył NEP właśnie, no, NEP, no, te różne wprowadzanie elementów kapitalistycznych. No na przykład w PRL-u, jak to się skończyło? No, to się skończyło w ten sposób, że jak zaczęto wprowadzać te elementy kapitalistyczne, no to doprowadziło to do okrągłego stołu i do rozpieprzenia PRL-u, no. I do uwłaszczenia się biurokracji. W każdym razie jest jeden bardzo ciekawy wątek dotyczący Chin i trockizmu, bo to, no, jeśli my przeanalizujemy działalność Trockiego jako przywódcy właśnie Rosji bolszewickiej, jako osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie NEP-u i jeśli spojrzymy na dzisiejsze Chiny, gdzie właśnie ten NEP jest, czyli tam
elementy kapitalizmu pod rządami partii komunistycznej. No to właściwie pojawia się pytanie, no dlaczego ci trockiści tak krytykują te Chiny? No przecież to jest właśnie zastosowanie trockizmu w praktyce. No to, więc tak, towarzysze, zdaję sobie sprawę, że z tego, że temat nie został wyczerpany, jest to raczej wstęp do wielkiej dyskusji na temat Chin. Do tej pory właściwie ja muszę przyznać się szczerze, że ja w tej lewicy marksistowskiej mam z tym jakiś kontakt już prawie 20 lat, a tak naprawdę to ja nigdy nie uczestniczyłem w żadnej jakiejś dyskusji dotyczącej Chin. A więc tak, tak jak działałem na początku właśnie w tych organizacjach trockistowskich, to tam właściwie w pracowniczej demokracji to od razu jakby mówiono, a Chiny to jest kapitalizm, państwowy kapitalizm. Później z kolei byłem u spartakusowców, to spartakusowcy mówili, że Chiny to jest zdeformowane państwo robotnicze. Zarówno dyskusja z jednymi, jak i drugimi, to była taka, że po prostu nie było żadnej dyskusji. Po prostu wrzucanie pewnej formułki i tyle. Bez tutaj jakiegoś pogłębienia tematu. Później gdzie indziej też specjalnie tej dyskusji nie było. Ja pamiętam, że w dawnym ZKP Proletariat to był taki człowiek, który nazywał się Rakowski, który się tam rozpisywał, że Chiny to jest właśnie, że są krajem komunistycznym, że to jest nadzieja dla tego. Był tam taki gościu, nazywał się Zbigniew Wiktor, też właśnie tam z tych środowisk ZKP Proletariat, KPP. Nigdy ta dyskusja właściwie się nie odbyła. Ktoś tam po prostu, więc mamy już przynajmniej trzy etykietki. Państwowy kapitalizm, zdeformowane państwo robotnicze, i też właśnie stanowisko tych ludzi związanych z ZKP Proletariat, czyli że Chiny to jest jakaś tam forma społeczeństwa niekapitalistycznego. Póki co ja tutaj swojego stanowiska nie wykładam. Mówię, że po prostu gdybyśmy mieli uznać Chiny za gospodarkę kapitalistyczną, to dynamizm tej gospodarki, to on odbiera nam, komunistom, podstawowy argument na temat obalenia kapitalizmu, bo łatwo jest nam obalić system, który dogorywa, ten system właśnie kapitalizmu zachodnioeuropejskiego, który jest pogrążony w kryzysie, to z tym się stosunkowo łatwo uporać. Z tym, co się dzieje w Chinach i właściwie ten ciągły, nieustanny wzrost i cały czas powiększanie się bogactwa, wciąganie jakby w obręby cywilizacji kolejnych milionów Chińczyków, jest to... Byłby to przeciwnik do obalenia dość trudny, więc może jednak część tych sukcesów, które są w Chinach, wynikają po prostu z faktu, że nie obowiązują tam prawa kapitalistyczne, a przynajmniej nie obowiązują te prawa kapitalistyczne, które w krajach kapitalistycznych doprowadzają właśnie do różnych tragedii. Uważam, że znacznie ciekawszą formą od właśnie takiego stanowiska, że mędrzec z emigracji mówi prawdę objawioną i tak jest, to raczej wywołanie dyskusji. Zaczynam tutaj dyskusję o Chinach, niech każdy się wypowie, jeśli ktoś mnie przekona do tego, to ja chętnie zmienię zdanie, żaden problem. Więc pozdrowienia towarzysze, pozdrowienia dla towarzyszki Anny. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni.